Cześć moi drodzy, witam was serdecznie z warsztatu tym razem. Będziemy się przygotowywali do sezonu pstrągowego, wiosennego. A na wiosnę najczęściej łowimy streamerem, jakimiś większymi nimfami. Chociaż, no zależy jaka woda. Dzisiaj słuchajcie, wykonamy sobie streamerka z taką plastikową główką. Coś takiego. Bardzo fajnie się to w wodzie prezentuje. Z Silileksami to świetnie w wodzie działa. Ząkarek mamy z wiewiórki. I tłowik z wyczasanego Fine Prisma dubbingu. Ok, bierzemy się do roboty. Ja już tutaj mam włożony haczyk streamerowy w rozmiarze 6. Nawinąłem sobie wcześniej trochę ołowiu. Możecie zrobić bez, jeżeli będziecie łowili stricte tonącymi mocno linkami. Ja troszeczkę sobie tego ołowiu podwijam. Bierzemy sobie nić wiodącą. Ja mam tutaj 8.0. Ustalamy sobie ten ołów, żeby on się nam nie ślizgał. Później cała konstrukcja razem z nim. I teraz tak, będziemy potrzebowali na przewijkę od Zonkera żyłkę. Ja tutaj mam żyłkę przygotowaną. Nie mam, a więc weźmiemy sobie drucik. O, będzie się fajnie komponował. Użyję tutaj czerwonego drutu. Przewiniemy sobie nim Zonkera. Mocujemy drucik. Bierzemy sobie dubbing. Dubbing możecie użyć praktycznie no jaki chcecie, tylko taki, żeby był dłuższy, żeby jego się dało później fajnie wyczesać, żeby nam się to wszystko połączyło ładnie. Biorę sobie szczyptę dubbingu. Zakręcam sobie go na nici i teraz podkręcam troszeczkę, żeby te pierwsze tutaj powiedzmy promienie tego dubbingu nam się przyłapały i robimy sobie taki wianuszek. I teraz owijamy, nie puszczając tego, bo jeżeli puścimy, to się nam to rozkręci. Często w filmach pokazywane jest właśnie coś takiego, ktoś kręci 2-3 razy, znowu dokręca. Uważam, że to jest bez sensu, ponieważ nie panujemy nad tym, jakiej grubości będziemy mieli ten nawijany dubbing i jak on ściśle będzie nawinięty. Dlatego proponuję wam tak. Nie przejmujcie się teraz, że to tak trochę grubo wygląda, bo po wyczesaniu to wszystko będzie cieńsze. Teraz zamocujemy sobie Zonkera. Ja użyję Zonkera z wiewiórki. Mam takie fajne, mięciutkie paski. Mocujemy sobie z przodu. Zobaczymy, czy to mamy mniej więcej równo przez środek haka, czy nam przychodzi. Jest ok, więc teraz będziemy sobie tego Zonkera mocowali drutem. W tym celu rozdzielamy sobie część Zonkerowego paska, tworząc miejsce na drut. Naciągamy i znowu. Sprawdzamy, w którym miejscu, jak robimy tego krosa drutem, sprawdzamy sobie, w którym mniej więcej miejscu ten drut będzie nam teraz przechodził i w tym miejscu rozczesujemy sobie kolejne miejsce na drucik.
i znowu podążamy w stronę oczka haczyka. Jest. Obcinamy sobie lub po prostu obrywamy helikopter i drucik nam odpadł. Teraz sobie możemy już tego zonkera przyciąć. Ja do tego celu użyję żyletki zwykłej takiej. Mniej więcej coś takiego, żeby to nie było za długie, żeby to nie było za krótkie. O, ale sobie przesunę troszeczkę, bo nam tu tego nie widać. O, teraz powinno być w porządku. Dobra. To mamy. Teraz bierzemy rzep. Rzep, którego oczywiście też nie mam pod ręką, a jest. I będziemy sobie wyczesywali ten dubbing. Dlatego właśnie mówiłem Wam, żeby użyć dubbingu, który jest dłuższy, którego można później wyczesać, żeby ten tłów nam się fajnie razem zlał. Spójrzcie, jak już to fajnie zaczyna wyglądać. A w wodzie będzie już petarda. I z drugiej strony. Jest. Żeby wzbogacić jeszcze troszeczkę tego streamerka, dodać taki akcent, jakiś taki szczyptę takiego oczojeba, żeby tą rybę do brania skusić, jeżeli ona ma dylemat, czy w to uderzyć, czy nie, damy sobie taki akcent z rubber legsów. Ja użyję takiego mocno pomarańczowego. Bierzemy sobie takie jedno pasmo, ja go składam na połowę. Układam, przytrzymuję. Staram się to zrobić tak, żeby te gumki były bardziej po bokach. Później możemy sobie to ustalić poprzez po prostu podciągnięcie i ustalenie w tym miejscu, w którym będziemy chcieli. Ok, mamy. I teraz użyjemy sobie na tak zwany, tutaj zobaczycie taki kołnierz, który będziemy robić. Też sobie użyję właśnie flashowego dubbingu. Tu jest taki prisma kolor, różne kolory są. Jest to raczej ciemne. I biorę sobie tak jedną kępkę. Taką. I najpierw biorę ją sobie na połowę, przykładam, zaciskam nicią, spójrzcie, i przekładam sobie i znowu nicią dociskam. Robię coś takiego. Będziemy mieli później mniej pracy mieli przy wyczesywaniu i to samo robię z dołu. Biorę kępkę, przyłapuję, przekładam i mamy coś takiego. Następnie ten sam dubbing i zrobimy sobie główkę i zarazem podkład pod główkę plastikową. Nakręcamy dubbing i robimy sobie podkład to teraz tak mało atrakcyjnie wygląda, ale zaraz się to zmieni. Sprawdzamy sobie teraz tą główeczkę takiego mikrusa, tutaj mam
ale jest tutaj kawałeczek nadlewki. Taki mały cypisz tutaj wystaje, więc sobie go obetnę. Ok. Sprawdzamy, czy dość tego dubbingu tutaj napakowaliśmy. Czy ta główka nam będzie ciasno nachodziła. Tak jest, jest super. Teraz ściągamy. Robimy sobie, albo może najpierw wyczeszmy jeszcze troszkę. Spójrzcie, jak się to fajnie teraz ładnie razem zlewa. Jest. Robimy sobie węzeł końcowy. I będziemy naklejali główkę. Jest nam do tego potrzebne super glue. Dajemy sobie go tutaj szczyptę. Nakładamy szybciutko główkę. Jest. Rozklejamy palce. Bo jak wiadomo, co klei najlepiej super glue? Palce. Teraz sobie jeszcze możemy to troszeczkę tutaj wyczesać. O. I przyszedł czas na oczy. To samo, super glue. Taką szczyptę tego kleju tu dajemy. O ile się nam uda. I będziemy kleili oczka. No niestety, 1-0 dla oczek. Ale ja później go odnajdę. Mamy jedno. I mamy drugie. Ojej. Mieliśmy, ale zaraz się to poprawi. Ok. No i słuchajcie, jest streamerek praktycznie gotowy. Jeszcze tylko sobie skrócimy tak gdzieś do długości ząkara. Teraz Rolexy. I oj, jeszcze tu nie zaschnął klej. I teraz tak, powinniśmy jeszcze tutaj dokręcić troszeczkę nici, żeby zabezpieczyć tą główkę, żeby nie spadała. Jeszcze uwierzcie mi, nie zdarzyło się mi, żeby ta główka spadła, jeżeli to dobrze przykleimy. Prędzej zdarzy się taka sytuacja, że ona nam pęknie, jeżeli gdzieś tam o kamień uderzymy. To jest plastik po prostu, no i tyle. Tutaj już nic się nie oszuka. I tym sposobem wykonaliśmy sobie takiego fajnego wiosennego streamerka. Jak widzieliście, nie jest to trudne. A efekt bardzo fajny. Polecam wam podziałać, pokombinować właśnie z tymi główeczkami plastikowymi, bo to dosyć fajnie wygląda. I też ciutek zmienia pracę muchy. No i to by było na tyle. Ja życzę wam w nowym roku samych sukcesów nad wodą, no i przede wszystkim zdrowia. Jak będziemy zdrowi, to z całą resztą damy sobie radę. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego, nie wiem, czy z nad wody, czy z zajmadła. Trzymajcie się, cześć.